mam wrażenie, że zaraz jakiś wypadek będzie. Jezus Maria! Kto tym busem jechał? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj chciałbym was powitać na najlepszym polskim serwerze, według mnie oczywiście, na Robloxie, czyli Polish Car Driving. Na tym kanale dużo tego Robloxa się nie pojawia. Jeżeli chcecie więcej poglądać, to zapraszam na kanał mój drugi, czyli Lechogaty. Tam jest cała seria choćby z tej gry. Ale dzisiaj kontynuujemy sobie rozgrywkę w trybie, który wymyśliłem, czyli oceniamy graczy, którzy jeżdżą po terenach Darłowa i okolic. Także siadamy do nich samochodów i jeżeli nie powiedzą, że mamy z nich bardzo szybko wysiadać albo spadać, no to wtedy oceniamy ich jazdę. Oczywiście wy też możecie to robić w komentarzach pod filmem, a ja oczywiście przypomnę, jeżeli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, zostawcie subika. Wpadnijcie też na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A my czekamy na koniec przejazdu tego pociągu. I powiem wam, że czytałem u was w komentarzach ostatnio, że istnieje pewien trik. O, na przykład trikiem w tym momencie było to, że nam zniknął chłop, przez co nasza postać teraz pływa troszeczkę, więc też musimy się zresetować, żeby nie było. Ale ponoć istnieje trik na jakby przejazd przez zamknięte rogatki. To sobie też może sprawdzimy za jakiś czas. Ale w tym momencie liczymy na kogoś, kto będzie gdzieś jechał po prostu. Jak już się stąd uwolnimy, jak już stąd przejedziemy sobie, czyli z Darłowa, spod darłowskiego salonu samochodowego, jak stąd się uwolnimy, to już wiecie, później będzie łatwiej tylko i wyłącznie. No dobra, tutaj jest ktoś jakimś dziwnym kierowcą, okej. Tutaj jest gdzieś ziomek, gdzie on jedzie? Okej, sprawdźmy kierowcę, to jest 1, 2, 3 tatus. Więc jedziemy z tatusem. I sprawdźmy jak on, ja pierdzielę, na razie to on leci ostro, tak o. Już mamy łamanie, oczywiście prawa ruchu drogowego. Za szybka jazda, przekraczanie linii, jazda pod prąd praktycznie w tym momencie, nie? Na skrzyżowaniach też przez prąd, pod prąd. O kurcze, rondo to po prostu na wprost przejeżdża przez rondo. Znowu przekraczanie cały czas, wow, prawie spowodował wypadek. A kolizja to co najmniej. Teraz jazda znowu pod prąd, pod zakaz wjazdu wjeżdża. Okej, 1, 2, 3, 4, tatus. Co ty robisz, gościu? Kurczę, jak ty jedziesz? Ale sprawdzamy dalej. Na koniec jakby możemy sobie zrobić tak, że po 5 minut na każdego użytkownika, no chyba, że się będzie naprawdę coś dziwnego działo, na koniec ocenimy go w skali od 1 do 10. Och, ja pierdzielę, ty. Dobra, już byłby na boku, już by leżał na boku. Oczywiście jeździ bez świateł. Świateł, o, patrzcie, i włączył nagle. No tak, no trzeba coś widzieć, jak się jedzie, kurczę, po polu. Jedzie po polu. Co on robi, ty? Okej, przeskoczył. No dobra, i gdzie dalej? Wyjeżdża na skrzyżowanie, w ogóle. Kurczę, to już ciężko, ciężko mówić, bo on po prostu namnaża te kolejne wykroczenia. Po raz kolejny, patrzcie, jedzie przez środek. Zaraz będzie jechał pod prąd całkowicie. Ja pierdzielę, 1, 2, 3, 4, tatus. Co ty robisz, tatus? Ale dziwna nazwa, nie? Tatus mi się z jakimś opus magnum kojarzy, nie? Tatus opus magnum. No dobra, może jakiś Rzymianin jedzie po prostu ze mną. Ja pierdzielę, pod prąd na ciężarówkę, co ty robisz, chłopie? O kurcze, ale no, no tutaj będzie ciężko, widzę, z tym gościem jechać. Wow, dobra, tutaj teraz ciężarówka pod prąd przejechała, kolejny wypadek, o drzewa zahaczyliśmy. Ja pierdzielę. Możemy też liczyć, nie wiem, albo wyliczcie w komentarzach liczba zgonów, liczba fatalnych wypadków, w których braliśmy udział, które mogłyby doprowadzić do zgonu. Myślę, że co najmniej już dwa były w tym wypadku. Totusa, tatusa. Także tatus, bachus. No bardzo podobne te nazwy. No dobra, co nam jeszcze zaprezentuje ten kierowca bombowca? Także, no jedziemy sobie, czym my w ogóle jedziemy? Co to jest? To jest Renault jakieś? Czy to jest podobne? Bo wiem, że jest ten, jest Fiat Ducato, ale jest jeszcze podobny. Kurczę, zaczepiliśmy o coś. Czy to jest Renówa jakaś? To wygląda, jakby tu mogła być Renówka, tak z przodu.
Takie trochę upoprzód to może być renóweczka. Ale nawet nie wiem jaka wtedy. Jeżeli to nie jest ten Fiacik. Dobra, ale patrzcie, zwolnił na fotoradar, czyli jakieś tam jeszcze zasady moralności. O kurcze, można w nim odszukać. Opuścił samochód, poszedł dostarczyć paczkę. Tylko nie wiem, czy nie skumał, że jego samochód sobie odjechał trochę. Także proszę bardzo, tutaj odjechaliśmy z jego samochodem. No dobra, opuśćmy tatusa. 1, 2, 3, 4. Patrzcie, widzieliście to, jakie płynne przejście. Kolejny kierowca, którego odwiedzamy w tym momencie, to... Jak się, kolego, nazywasz? Franek Organist. Organista pewnie, Franek. No i dobra, Franek Organista prowadzi ciężarówkę. Właśnie spowodował wypadek. No to znaczy, nie wiem, czy Franek spowodował wypadek. Dobra, ten 1, 2, 3, 4 tatus. Damy mu ocenę. Ja myślę, że damy mu takie 3 na 10 na zachętę ten tatus, nie? Bo jednak można jeździć gorzej. Dobra, co Franek? A, Franek, dobra, ja ci spróbuję pomóc, Franek. Bo to jest bot. To bot się wbił w ciężarówkę naszego Franka tutaj. Ja mu pomogłem, patrzcie na to. Pomogłem Frankowi Organiście. Wywaliliśmy bota spod niego. Jedzie z MP Sławno w ogóle z naczepą. To co, on jedzie na Darłowo? Jezu, MP Sławno naczepa. Ja wam mówię zaraz. Bo ja prowadzę bardzo zakrojone, dobre statystyki. To się nazywa zarobki na PCD. Mam taką tabelkę w Excelu zrobioną. Już wam czytam. MP Sławno na Darłowo. 4250 payoutu normalnie. Jazda 4,5 minuty. Zarobek na najlepszej ciężarówce oczywiście 4,5 minuty. Zarobek średni to 20 zł na sekundę. I daje to nam zaszczytne, nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To nam daje zaszczytne najgorsze miejsce? Najmniej opłacalną robotę? Kurczę, Franek Organista, ty wykonujesz najgorszą robotę. Jeszcze dodatkowo, pamiętajcie, jeżeli chodzi o roboty w ciężarówce, im dalej jedziecie na serwerze publicznym, a nie prywatnym, tym większa szansa, że właśnie kogoś spotkacie, będziecie mieli wypadek, ktoś wam zagrodzi drogę. Także to stwarza przejazd z MP Sławno do Darłowa ciężarówką jako najgorzej płatna robota na PCD po prostu w tej pracy, nie? Aczkolwiek trzeba przyznać, że Franek Organista jedzie bardzo w porządku, nie przekracza za bardzo prędkości, nie przekracza w ogóle linii. Trzeba tutaj przyznać, że on jedzie wzorowo wręcz. Co prawda nie wiedział, jak zachować się przy wypadku, w którym uczestniczył. Nie ominął tego wypadku. Teraz robi jakieś dziwne jazdy poboczem. No teraz troszeczkę stracił. Okej, okay. Aha, bo awaryjki, ty. Coś się musiało wydarzyć, dobra, okej. Okay. To jest dobra reakcja, awaryjki wleciały. Zatrzymał się na poboczu. Coś jest nie tak z Frankiem. Okej, okay, dobra, wraca do ruchu drogowego. Ale chłop poleciał, kurczę. Okej, okay. Co się stało, panie Franek Organista? Coś się wydarzyło, trzeba jakoś pomóc? Czy o co chodzi? Jak nie, to szukamy nowego towarzysza. Po prostu. Dobra, patrzcie, ja wysiadłem. On zacznie jechać. Tak, czy nie? Dobra. Jedź. Na spokojnie, wcale nie stoję tu, żeby kliknąć E jeszcze. Ale dobra, to Franek Organista dostanie od nas notę taką 7,5 na 10, myślę? Dobrze jechał, bardzo dobrze. Tam miał jakieś takie odpały, teraz zjechał, ale ogólnie dobrze. W porównaniu na przykład do takiego gościa, to bardzo dobrze pojechał. Dobra, z kim teraz jedziemy? Renuwą. Tanią Renuwą, z kim jedziemy? Tu już przynajmniej troszeczkę lepsze zlecenie, chociaż do Darłowa dalej się nie opłaca. Co to jest za zlecenie, powiedzcie mi? NS Oil Darłowo BP, 24 zł na sekundę. Trochę dłużej się jedzie, chociaż może też tyle samo się jedzie, ale payout jest lepszy, płacą więcej tutaj zdecydowanie za tę przejażdżkę. I z kim ja jadę? Bo jadę trochę pod prąd.
Dzikuka. W Dzikuka jedziemy. No i on już jedzie tak, pod prąd. Właśnie spowodował jakiś wypadek z samochodem. Okej, cały czas pod prąd leci. Nagle wraca na swój pas. Okej, jak przejdzie rondo? Jestem ciekaw. Aż jestem ciekaw faktycznie, jak on przejdzie rondo, jak on wytrzyma faktyczny przejazd dobry po rondzie. No nie wytrzymał, nie przejechał dobrze ronda. Dobra, tu się nie zgiął. Dobry zakręt nie został wzięty. Franek nasz już dojeżdża. Ja pierdzielę, wudziku K. O kurczę, dobra, przynajmniej jeden plus jest taki, że szybko sobie ogarnął i ruszył swój pojazd. Oj, Franek, jak ja bym widział, że ty pod prąd na rondzie jedziesz, to bym ci nie dał 7,5. Oj, Franek organista, to jest Franek organista, nie? Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, ciężarówkowcy. Normalnie, ja ich nie na... Co? Patrzcie, tamten jedzie tutaj, ten tu. Co się dzieje, proszę państwa? Ja pierdykam. Dobra, my chyba wyjdzie... O kurcze. Dobra, może wyjdziemy z tej ciężarówki, bo tutaj jest jakiś giga problem w tym momencie. Trzeba tak, Franka trzeba ruszyć, o. Franek wypadł, bo ty wjeżdżasz pod prąd, Franek. Teraz tutaj by się przydało tę ciężarówkę ruszyć, żeby ona mogła wyjechać. Tylko ten... do przodu tą ciężarówką. Czekajcie, bo on tu jest źle skręcony. Trzeba go wypchać tu trochę. Ten samochodem, kurczę, przyjechał. Gościu, pal ten samochód stąd. Weź ten samochód, ziomuś, stąd. Bo blokujesz ruch cały tym samochodem. Dobra, my temu już pomogliśmy. Dobra, jedziemy. WDQK, proszę państwa. Jedziemy z WDQK. Ale on zasługuje na osobną ocenę. O kurczę, teraz znowu pod prąd. Ja pierdzielę, WDQK. Ja nie wiem, kto był pierwszy. Nasz pierwszy tatus czy WDQK. Po prostu, kto jest lepszym kierowcą, proszę państwa. Ja już widzę, że dzisiaj kierowcy to się trafili nieźli. W oceny mam nadzieję, że pod odcinkiem zostawicie naprawdę dobre. Czasem możecie dopisać jakieś uzasadnienie nawet, nie? Jak będzie jakaś śmieszna ocena, to ja ją mogę później w kolejnym odcinku gdzieś wrzucić, nie? Do kolejnego odcinka. Dobra, jedzie na stację benzynową. Tu się widz chyba trafił jakiś w tym czerwonym. Bo coś już pisał. Pozdro dla widza, tylko nie dla takiego, który blokuje ruch uliczny. O, tutaj jest dostawa towaru, także spoko. I teraz WDQK, co ty zrobisz? Raczej teleport chyba, zakładam. Okej, tu się dalej dzieją rzeczy niestworzone w tych pojazdach. Dobra, WDQK, po tej krótkiej przejażdżce oceniam cię na... No 3 na 10, na zachętę będzie. Dobra, wyjdziemy do tego, do gościa. Nie wiem, z kim jedziemy. Ale jedziemy BMW, proszę państwa. Weszliśmy do BMW, pojedziemy chyba po jakiś towar. Z kim jadę? Dark TC, okej. Kimkolwiek, DXT, nie, czekajcie, DXRK TC, przepraszam, okej. Jadę sobie jako pasażer z tyłu. Trochę niebezpiecznie, bo jedziemy BMW, nie? A o BMW to wiadomo, jak się mówi, zresztą widać. Wjechaliśmy pod zakaz wjazdu tutaj. Okej. Jedziemy, gościu, dawaj, jedź, dawaj. Ja jadę, ja fan, ja też fan. Dobra. Czekam, Dark TC, ja jadę po prostu z tobą, oceniam dzisiaj twój styl jazdy. Światła wyłączone, check. Jazda pod prąd w BMW, check. Jazda z nieprzepisową za dużą prędkością, check. Wjazd pod zakaz wjazdu, check. Drifty na rondzie, check. Dobra, ale teraz patrzcie, teraz w miarę spokojnie jedzie. Tylko trochę zaczepia o krawężnik co chwilę. Chociaż w BMW to trochę ciężko, nie? Jakby co chwilę zaczepiał krawężnik, to by tym BMW za daleko nie pojechał pewnie. Dobra, i gdzie jedzie? Oj, tutaj też zdecydowanie po krawężniku zaczepione. Po trochę też po drugiej stronie drogi jechaliśmy pod prąd. Dobra, tutaj lekki drift, ale trzymamy się w miarę. Myślę, że jedziemy już ze 150 na godzinę, więc zdecydowanie prędkości nie utrzymujemy. Światła są w tym momencie, więc też dobrze.
No jedziemy, patrzcie, na razie jest dobrze. Ja się zastanawiam, co będzie w tym lasku. Bo w tym lasku z takim BMW mocarnym, oj. Dobra, tu prawie wypadek, ale ładnie, ominął. Ale pierwsze co zrobił, to klakson, nie? Do spodu klakson, później omijamy. Jeździłem już z takim zawodnikiem w BMW, Sylo się nazywał. To znaczy co? W grze oczywiście. Najpierw klakson, później manewr. Oho. Dobra, tutaj też zablokowana droga. Komuś się wypadło na środku drogi. Ale powiem wam, o dziwo, jak na kierowcę BMW to Dark TC całkiem nieźle sobie radzi. Bo może on jedzie dynamicznie, ale w teorii w miarę bezpiecznie. Ominął dwa wypadki na drodze, więc to są plusy, powiem wam. To są plusy. Jeździ szybko, ale bezpiecznie. Tak by można było go ująć póki co, nie? Na razie wypadku nie spowodował. Tutaj większych problemów na drodze nie sprawia. Ej, naprawdę, ja jestem miło zaskoczony czymś takim, tak naprawdę, nie? To jest miłe zaskoczenie w tym momencie, jak on jeździ. I to jest użytkownik BMW, przypomnę. Patrzcie na dobra, okej. Trochę zwolnił na przejeździe kolejowym, aczkolwiek mandat z fotoradarów wleciał, widzieliśmy to. To był test. Dobra, na ciągłej wyprzedza, bez kierunków. Ajajaj, Dark TC, a tak cię już tutaj promowałem. Kurczę, propsowałem cię, gościu, a tutaj takie zagrania niestety niedobre. Kierunek dał teraz, bardzo fajnie, w lewo jedziemy, okej. Czerwony samochód, czyli szybki, ale to już widzieliśmy, że szybcy jesteśmy. Czy tu stoi jakaś policja? Chyba nic nie stoi tym razem. Okej, tutaj jakieś dziwne rzeczy się za nami dzieją. Mam wrażenie, że zaraz jakiś wypadek będzie. Jezus Maria! Kto tym busem jechał? Busem, autobusem ktoś jechał pod prąd. Ja pierdzielę. Record video, kurczę, Darek TC, weź record video tam włącz. Wariacie, naprawdę, dobrze, ja mam to na nagraniu. Widzieliśmy, licencja powinna zostać zabrana na jeżdżenie pojazdami takimi dla tego kierowcy autobusu. No dobra, proszę państwa, Dark TC jeździ naprawdę nieźle, oprócz tam kilku drobnych błędów. To ja temu zawodnikowi i tak dałbym no tutaj trochę gorzej znowu taką. Dobra, ja mu dam 8, powiem wam. Bo wydaje mi się, że to jest szybko, ale bezpiecznie. Że może czasem, kurczę, że mnie żałował zaraz tej 8. Przy tym, co się tu dzieje. Ale nie, dam mu 8, niech będzie. Także wy możecie ocenić też w komentarzach pod filmem. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.